Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana. A w naszym studiu poseł Janusz Śniadek, kandydat do Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdyńsko-słupskim, rozmawia Jacek Naliwajek. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Jaka będzie rola Jarosława Kaczyńskiego po wyborach? Z całą pewnością Jarosław Kaczyński jako prezes Prawa i Sprawiedliwości jest autorem albo współautorem tej wizji Polski, którą dzisiaj prezentujemy Polakom, którą tak pięknie zaprezentowała pani Beata Szydło podczas debat. Czyli nie Beata Szydło, Jarosław Kaczyński jest autorem tego? Zwracając się, właśnie pytania o Jarosława Kaczyńskiego są tą pewną formułą podziałów i konfliktów, którą proponuje nam Platforma ustami pani Kopacz. No to prawda, więc, bo konkurenci podnoszą wątpliwość, czy Beata Szydło będzie samodzielnym premierem, czy jej misja nie zakończy się Kazimierza Marcinkiewicza. Nie pozostawiając cienia wątpliwości, nie dam się wciągnąć w te właśnie spory i awantury, które nieustannie serwuje nam Platforma. Powie, będzie Beata, samodzielna, nie będzie Beata samodzielna. Beata Szydło proponuje Polsce i Polakom, wspólnie z całym Prawem i Sprawiedliwością, tu bez różnicowania, bez wyjątku, wszyscy w tej partii jesteśmy i zgodnie się podpisujemy pod jej programem z panem prezesem na czele. Proponujemy Polsce i Polakom odbudowę zgody narodowej i spokojne naprawianie wielu, wielu rzeczy, spraw, począwszy naprawianie, mówię, używam tego słowa, bo przede wszystkim polską racją stanu jest cofnięcie, obniżenie wieku emerytalnego, zasypanie przedziałów, podziałów płacowych, rozwarstwienia. Ten program 500+, pomoc rodzinom, nie ma zresztą żadnej polityki rodzinnej w Polsce bez odbudowy walki chwilę, z umowami śmieciowymi. Dojdziemy do tych pewnych elementów programu Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę o taką jasną odpowiedź. Ona będzie samodzielna? Ale w ogóle kwestionowanie czy stawianie znaku zapytania na tym jest poniżej mojej godności. Przepraszam, nie będę na takie pytania odpowiadał. Rozumiem. PiS w kampanii dużo mówi o podatkach i pracy. Na czym ma polegać Narodowy Program Zatrudnienia? Z całą pewnością jest to, owszem, między innymi przy sięganiu po środki unijne, przy ogromnym uszczelnieniu niesłychanych nieszczelności, jakie mamy dzisiaj w Polsce, zasilenie budżetu, nie tylko budżetu, ale w ogóle wszelkich tych kanałów, które mogą służyć tworzeniu nowych miejsc pracy. Wie pan, również absolutnie o tym mówi Solidarność od lat, Prawo i Sprawiedliwość również, programu podwyżki wynagrodzeń. Polityka niskich wynagrodzeń jako sposobu na budowanie konkurencyjności polskiego przemysłu, jaką stosowała od wielu lat Platforma, jest ślepym uliczką i prowadzi donikąd. Profesor Stefan Porte w sali BHP na takim naszym spotkaniu Zespołu Obrony Ideałów Solidarności kiedyś, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego, przedstawił taką formułę jakby najprostszego ożywienia całej naszej gospodarki, podkreślając, że dzisiaj polskie przedsiębiorstwa biją rekordy rentowności w Europie. Tutaj kapitał w Polsce, poziom rentowności kapitału brutto jest prawie dwukrotnie wyższy niż średnia europejska, ale te środki są najczęściej wyprowadzane właśnie za granicę. I najprostszą podziałą, sposobem podziału tego są podwyżki płac, bo one spowodują, że to pracownicy, Polacy w dużo większym stopniu partycypują w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstw, mając wyższe zarobki, pełniejsze kieszenie i te środki trafiają na rynek, pobudzając popyt wewnętrzny. Mi się wydawało, że ten motor, Narodowy Program Zatrudnienia ma bardziej polegać na tworzeniu nowych miejsc pracy. Również, ale tworzenie nowych miejsc pracy to jest również, po drugiej stronie musi być popyt. Żeby móc stworzyć miejsca pracy, musi być popyt na produkty, które i w usługach, jak i w przemyśle będziemy wytwarzali. A więc tą sprężyną, motorem tego wszystkiego musi być popyt wewnętrzny, wynikający z większej siły nabywczej Polaków. Ja będę trzymał się tego Narodowego Programu Zatrudnienia. Nowe miejsca pracy muszą powstać zwłaszcza w małych miastach oraz na wsi, a także w gminach zdegradowanych ekonomicznie. Tak, to jest ewidentnie wręcz nakaz Komisji Europejskiej, nakaz prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, że te środki, które trafiają do Polski unijne, muszą być przeznaczane właśnie na wyrównywanie tych nierówności. Nie tak jak jest w tej chwili, że
średnia inwestycji pochodzących właśnie z tego kierunku w Gdańsku jest przeszło dwukrotnie wyższa niż na przykład w Słupsku, gdzie mamy rekordowe, w okolicach Słupska, gdzie mamy rekordowe bezrobocie. A jakie zresztą, wsparcie dostaną małe miasta, wsie czy gminy zdegradowane ekonomicznie? Jeśli pan oczekuje ode mnie w tej chwili wyliczania kwot, to jest to... Nie, kwot nie. Mechanizmów, jakie będą działały. Jest to trochę przesadzone. Trzeba będzie w Ministerstwie Infrastruktury, które jest w dużym stopniu dysponentem tych środków, wprowadzić nieco inne kryteria i reguły przyznawania tych środków, grantów, uzależnienia tego ewidentnie od partycypacji w tych środkach, przestrzegania pewnych reguł, a więc rzeczywiście adresowania tych środków do tych mniejszych miejscowości zgodnie z celem, na jaki są przeznaczane. Podobnie kwestia uczciwej konkurencji, tak to powiem, eliminacji umów śmieciowych, warunku zatrudniania przez podmioty startujące w tych przetargach w sposób poprawny na umowę o pracę. Skończenie z umowami śmieciowymi i pracą na czarno. Mhm. To są te wszystkie elementy, które będziemy traktowali jako sztandarowe w tym programie narodowego zatrudnienia. Panie pośle, pamięta pan podczas rozmowy o Polsce Beata Szydło, Ewa Kopacz, Beata Szydło pokazywała te projekty ustaw, które będą. One są dostępne na waszej stronie internetowej. Ja czytałem je w miarę uważnie. Dlatego pytam o ten narodowy program zatrudnienia, na te mechanizmy, bo tam wydaje się, że jest napisane, jakie będą mechanizmy. Ale zaciekawiła mnie lista gmin zdegradowanych ekonomicznie, bo do tej gmin zdegradowanych ekonomicznie ma pójść wsparcie dodatkowe z budżetu państwa. W Pomorskim obejmuje ona aż 9 powiatów. Bytowski, Chojnicki, Człuchowski, Kwidzyński, Lęborski, Malborski, Nowodworski, Słupski i Tczewski. Gorzej niż na Pomorzu z tego wynika, z tej listy gmin zdegradowanych, jest w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Na Pomorzu jest aż tak źle? To są twarde dane wynikające nie z analizy naszej wewnętrznej, ale z danych podawanych w Polsce, w roczniku statystycznym podawanych przez GUS. W województwie podlaskim tylko powiat jest zdegradowany ekonomicznie, a to ściana wschodnia, najbiedniejsza. Tu liczby są bezwzględne. Wie pan, nie chcę w tej chwili wdawać się w polemiki. Rzeczywiście ja też jestem zaskoczony tym, że tak mało w tym zestawieniu jest właśnie gmin z tamtych mhm. okolic, ze ściany wschodniej, która potocznie nawet uchodzi za tą najbardziej dyskryminowaną, jeśli chodzi o rozwój Polski. Z czego wynika to, że u nas aż tyle powiatów jest zdegradowanych ekonomicznie? To nieudolna polityka rządu, samorządu, województwa, czy po prostu włodarze tych gmin? Paradoksalnie odpowiedź jest niesłychanie prosta. To jest efekt tej polityki koncentracyjno-dyfuzyjnej stosowanej przez Platformę, polegającej na tym, że zdaniem Platformy należało inwestować w duże aglomeracje, metropolie miejskie, które rozwijając się mają niejako promieniować na otoczenie i pociągać za sobą powoli ten rozwój jakby eksportując do swojego otoczenia. Tymczasem mamy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, że te metropolie rozwijają się bardzo szybko, ale niczym eżektor wysysają z całego otoczenia wszystkie te witalne soki i rozwijają się kosztem właśnie tego otoczenia. I tu ten przykład województwa pomorskiego zdaje się może być jednym ze sztandarowych. Na pewno województwo mazowieckie, jedno z najuboższych w ogóle województw czy rejonów w Polsce, w otoczeniu niesłychanie bogatej Warszawy. Czy pan, że tam liczba powiatów jest zdegradowanych ekonomicznie jest mniejsza niż w Pomorskim? No tak, ale to wszystko statystyka, więc ta statystyka... No ale ta statystyka jest w waszych ustawach. Nie, ta statystyka jest, przepraszam, w GUS-ie. Tu przepraszam, zaprotestuję. Wypraszam sobie takie aluzje. Nie, w projekcie ustawy. To są ustawy pisane w oparciu o dane podawane przez GUS, przez polskie instytucje. I Ministerstwo Finansów. Również. I
będzie pan pewnie znowu zaskoczony, ale rzeczywiście przeczytałem parę tych projektów ustaw, ale nie znalazłem ustawy reformującej służbę zdrowia. Wydaje się, że to jeden z większych problemów. Jest ustawa, która mówi o tym, że będą bezpłatne leki dla osób starszych. Tu, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to program PiS-u jest oczywisty, znany nie od dzisiaj, nie od lat. Przede wszystkim on musi polegać na likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i skończenia z tą formułą, że zdrowie stałe, nasze ludzkie zdrowie i życie staje się towarem. To jest przesłanie proste, oczywiste. Jasne, że będzie to musiało być przełożone jak najszybciej na język ustawy. A te bezpłatne leki powyżej 75 roku życia to dla kogo? Właśnie dla tych seniorów. To jest jeden z elementów tego programu. Dla wszystkich? Tak, dla każdego Polaka, który przekroczył 75 rok życia. Panie pośle, ja przepraszam, ale przeczytałem tę ustawę. Zgodnie z konstytucją... I w uzasadnieniu, przeczytam panu, uzasadnienie do ustawy Beaty Kopacz. Beaty Szydło, przepraszam. Proponowane w niniejszym projekcie ustawy przepisy uprawniają osoby, które ukończyły 75 rok życia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki wyłącznie w przypadku, gdy pobierana emerytura lub renta przysługiwałaby w wysokości nieprzekraczającej kwoty w wysokości 130% najniższej emerytury. A więc nie dla wszystkich. No więc oczywiście, wie pan, w ten sposób można próbować, wyciągając dokumenty, które mają już swój czas, bo to są wasze ustawy, z którymi wejdziecie od razu do Sejmu. No dobrze, ja rozumiem, że rozpoczynamy dyskusję teraz w stylu pani Kopacz, Beata Szydło. Jeszcze raz powtarzam, no proszę mi dać powiedzieć. No, zadaje pan pytania, a nie daje szansy udzielić odpowiedzi. To jest to, co mamy dzisiaj w mediach, niestety. Ja uszczegóławiam wasz program. Mam nadzieję, że to się skończy, więc ja tu proszę pana o okazanie mi odrobiny szacunku jako rozmówcę, wielki, którego pan zaprosił do studia. Wielki, bardzo no proszę. No więc już wyjaśniam. Ustawa, o której mówimy, powstawała mniej więcej 2,5 roku temu, może więcej. To jest ustawa, której projekt został złożony w Sejmie przeszło 2 lata temu. Natomiast dzisiaj, w okresie kampanii wyborczej, pewne rzeczy zostały uszczegółowione i nie sposób uaktualnić wszystkie te dokumenty, które no, leżą też gdzieś w archiwach, owszem gotowe, ale z chwilą, kiedy one trafią pod procedurę legislacyjną, z całą pewnością będą uaktualnione stosownie do programu wyborczego, który teraz budowaliśmy. Proszę bardzo, Platforma rządziła 8 lat, a program wyborczy opublikowała czy przygotowała dopiero miesiąc przed wyborami. I tu nie wytykają państwo absurdów i w ogóle kompletnie sprzecznych działań Platformy z tym, co proponują w tym programie. Panie pośle, jutro gościem Radia Gdańsk będzie Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu. Zapraszam do słuchania. Wyciąga pan jakieś drobne w sumie szczególiki z przeszłości, żeby wykazywać niespójność programu Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz powtarzam, program Prawa i Sprawiedliwości został napisany, przygotowany teraz, w tym roku. Jest opublikowany na waszej stronie. Ogłoszony w trakcie tej kampanii wyborczej. I absolutnie przy wszystkich tego rodzaju niezgodnościach aktualne są te rzeczy, które Polacy słyszą i które są zawarte w tej umowie programowej, jaką Prawo i Sprawiedliwość chce zawrzeć z Polakami. A jaki macie pomysł na emerytury poza obniżeniem wieku emerytalnego? Chodzi o wysokość emerytur, bo dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna pisze o poważnym problemie 30-latków. Kto z nich przez pierwsze 5 lat przepracował na umowie zleceniu, może zapomnieć o wysokiej emeryturze. Do zakończenia pracy świadczenia tego pokolenia, po zakończeniu pracy świadczenia tego pokolenia wynosić będą zaledwie 1/3 pensji. Wie pan, dzisiaj dziennik Gazeta, wysokość emerytury. Gazeta Prawna i różne środowiska dziennikarze odkrywają Amerykę. Mówi pan o sprawach, o której jako szef Solidarności krzyczę, wołam od kilkunastu lat, wskazując na gangrenę toczącą Polskę, na wyrok, jaki wydajemy na następne pokolenia, że my dzisiaj zjadamy przyszłość swoją i naszych dzieci. Zgoda. I o tym wszystkim wołamy i krzyczymy od lat. Z całą pewnością tu sprawą podstawową jest przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego. Kwestia wysokości emerytury będzie pochodną kapitału, który zgromadziliśmy przez okres aktywności zawodowej. Trzeba zrobić wszystko, żeby zlikwidować umowy śmieciowe i zagwarantować możliwość wszystkim Polakom, żeby funkcjonowali na umowach o pracę. Za pracę trzeba płacić tak jak za wszystko. Tyle, ile ona rzeczywiście kosztuje. A koszt ubezpieczenia emerytalnego to jest jeden z kosztów pracy. Ci, którzy nie płacą,
za tą przyszłość, za to ubezpieczenie emerytalne, zjadają naszą przyszłość. Trzeba skończyć z tą patologią i oczywiście, że to będzie trwało, nie zrobi się tego... Tylko oni nie płacą tych składek nie z własnej woli. Nie, pracodawcy... Po prostu nie mają etatu. No tak, pracują na umowach śmieciowych. I co z nimi? Więc absolutnie jest to wyzysk pracowników, owszem, przez pracodawców, ale w jakim stopniu nawet można powiedzieć, przecież przy tych samozatrudnieniu tak zwanym, można powiedzieć, że pracodawca dzieli się z pracownikiem częścią tej składki. Pracownicy krótkowzrocznie patrząc, niektórzy są z tego zadowoleni, bo dostają troszkę większe pieniądze, ale nie patrzą na to, że za chwilę zostaną bez środków do życia, bez emerytury. Więc również z tego względu trzeba ustanowić regulacje państwowe, które wymuszą na wszystkich uczestnikach przede wszystkim uczciwą konkurencję, bo to też jest patologia nieuczciwej konkurencji, że ci, którzy stosują fałszywe samozatrudnienie, mając niższe koszty od pracodawców zatrudniających na umowę o pracę, wygrywają z nimi konkurencję. To są naczynia połączone. Trzeba te patologie przeciąć. Jak widać, dostrzegała albo znakomicie orientowała się w tym platforma, bo nagle okazuje się, że w swoim programie dostrzegają te rzeczy i mają gotowe rozwiązania, których nie zastosowali przez 8 lat, tolerując i pogłębiając tą patologię, tą beznadziejną sytuację młodego pokolenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.